Jeżeli już zasubskrybujesz mój kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek. Wtedy będziesz mógł otrzymywać powiadomienia. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki, z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Cześć, z tej strony Radek z kanału GSME. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Wielu z Was prosiło mnie o historię innych szkół magii, więc to o nich postanowiłem zrobić dzisiejszy odcinek. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw mi łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zaczynamy! Szkoła magii Ouagadou. Szkoła ta znajduje się w Górach Księżycowych w Ugandzie. Odwiedzający mówią o przepięknej budowli wykutej w zboczu góry i okrytej mgłą tak, że czasami zdaje się, jakby unosiła się ona w powietrzu. Ouagadou powstała co najmniej 1000 lat temu. Wśród wszystkich mniejszych magicznych szkół jest jedyną, która przetrwała próbę czasu oraz zdobyła znakomitą międzynarodową renomę. Podczas jednego z międzynarodowych sympozjów animagów zespół szkolny z Ouagadou przyciągnął uwagę prasy, gdy jego pokaz zsynchronizowanej transmutacji wywołał w pobliżu zamieszki. Wiele starszych i bardziej doświadczonych czarownic i czarodziejów czuje się zagrożonych przez 14-latków zdolnych zmienić się dowolnie w słonie i gepardy, a Adrian Tatley złożył fatalną skargę do Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów. Niedawno uczeń Ouagadou wziął udział w mistrzostwach eliksirów szkół czarodziejskich. Uczniowie Ouagadou są szczególnie dobrze zorientowani w astronomii, alchemii i transmutacji. Są również w stanie rzucać zaklęcia, wskazując palcem lub za pomocą gestów, co daje im solidną linię obrony, kiedy są oskarżeni o łamanie Międzynarodowego Kodeksu Tajności. Zawiadomienie o przyjęciu do Ouagadou młodym czarodziejom dostarczają posłańcy snu, którzy są wysyłani przez dyrekcję. Posłaniec przybywa do dzieci, gdy te śpią i pozostawia im znak, który zwykle jest zapisany na kamieniu, które dziecko po przebudzeniu odnajduje w swojej dłoni. Żadna inna szkoła nie wykorzystuje tej metody do selekcji uczniów. Castelo Bruxo. Castelo Bruxo to piękny, bajkowy zamek położony w środku lasu deszczowego w miejscu bardzo trudno wykrywalnym przez Mugoli. Na dodatek na budowlę rzucono to samo zaklęcie, które używane jest w Szkocji do ochrony szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Czar tworzy iluzję rozpadającej się, grożącej zawaleniem ruiny na miejscu zamku. Zarówno budynek, jak i teren szkoły jest chroniony przez magiczne duszki. Szkoła przyjmuje uczniów z całej Ameryki Południowej. Szkolnymi mundurkami są szaty w jasnozielonym kolorze. Uczniowie szkoły są często utalentowani w dziedzinie zielarstwa i magii zoologii. Castelo Bruxo prowadzi atrakcyjną ofertę wymiany młodzieży dla Europejczyków, którzy chcą badać magiczną florę i faunę lasu deszczowego. Kiedyś w projekcie tym miał startować Bill Wesley. On miał pojechać do Brazylii, a jego znajomy, którego poznał drogą korespondencyjną, do Hogwartu. Poprzez problemy finansowe rodziny Wesleyów, Bill nie był w stanie udać się w podróż na odległy kontynent. Brazylijski czarodziej, będąc obrażonym, wysłał mu przeklęty kapelusz, który wysuszał uszy. Szkoła magii Mahou Tokoro. Szkoła ta mieści się w pięknie zdobionym pałacu o kształcie pagody wzniesionym z jadeitu. Położony jest on w Japonii, na wyspie wulkanicznej Minami Iwo Jima. Mugole sądzą, że wysepka jest niezamieszkana. Ze wszystkich 11 wspaniałych szkół magii ta uczelnia ma jedną z najmniejszych liczb uczniów. Przyjmuje czarodziejów do nauki w wieku od 7 lat, aczkolwiek zaczynają mieszkać oni w szkole dopiero po ukończeniu 11 roku życia. Czarodziejskie dzieci po zakończeniu lekcji wracają do domów na swoich wielkich nawałnikach burzowych. Uczniowie tej szkoły szczególnie cenią sobie różdżki wykonane z drzewa wiśniowego, a posiadanie takiej to wielki zaszczyt. Najprawdopodobniej dzieje się tak, ponieważ wiśnia jest symbolem narodowym Japonii.
Wraz z przybyciem do szkoły uczniowie otrzymują specjalne szaty, które rosną wraz z nimi i zmieniają barwę wraz ze wzrostem umiejętności czarodzieja. Adepci zaczynają od bladego różu, który jeśli uczeń ma najlepsze oceny ze wszystkich przedmiotów, z czasem zmieni się w kolor złoty. Jeśli szaty zmieniają kolor na biały, niechybnie oznacza to, że dana osoba złamała japoński honorowy kodeks i splamiła godność nielegalnymi praktykami, w Europie nazywanymi czarną magią lub złamała międzynarodowy kodeks tajności. Straszliwa hańba skutkuje wydaleniem ze szkoły Mahoutu Koro i procesem przed japońskim ministerstwem magii. Uczniowie Mahoutu Koro nie tylko doskonale rzucają zaklęcia, ale także świetnie grają w Quidditcha. Legenda mówi, że tę grę sprowadzili do Japonii lekkomyślni uczniowie Hogwartu, którzy pewnego razu zboczyli z właściwego kursu podczas próby okrążenia ziemi na źle dobranych do tego celu miotłach. Ocaleni zostali przez jednego z pracowników Mahoutu Koro, który akurat w tym momencie obserwował ruchy planet. Goście z Hogwartu pozostali w japońskiej szkole tak długo, aż nauczyli japońskich kolegów reguł gry w Quidditcha, co było decyzją, której później żałowali. Każdy członek japońskiej narodowej drużyny Quidditcha czy też zespołu Toyohashi Tengu, aktualnego triumfatora Ligi Mistrzów, przypisuje swoją waleczność właśnie wyczerpującemu szkoleniu, któremu został poddany w Mahoutu Koro. Trenuje się tam nawet przy wzburzonym morzu, a zawodnicy muszą mieć na uwadze nie tylko tłuczki, ale także mugolskie samoloty, ponieważ na sąsiedniej wysepce znajduje się lotnisko. Cold of Storets. Cold of Storets to szkoła czarodziejów znajdująca się w Rosji. Jeden z uczniów tej szkoły startował w mistrzostwach szkół czarodziejów w Eliksirach. Tamtejsi uczniowie grają we własną wersję Quidditcha, w której zamiast mioteł używają wyrywanych z korzeniami drzewek. Niestety nie posiadam żadnych dodatkowych informacji na temat tej placówki. To już koniec historii innych szkół magii. Jeśli film Ci się spodobał, zobacz pozostałe odcinki. Chciałbym zaprosić Was jeszcze raz na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.